Nowenna do świętego Ojca Pio. Dzień czwarty. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Święty Ojcze Pio, doświadczony z woli Bożej w wielkim cierpieniu, przyjmowałeś je jako los wybranych dusz i dar prowadzący do zbawienia. Stawiaj się za mną u Boga, aby mógł z godnością chrześcijańską przyjąć mój ból i uproś mi łaskę. Wypowiedz się swoją intencję. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Jezu, pełen łaski i miłosierdzia, Ty dla zbawienia dusz ludzkich podjąłeś mękę i umarłeś na krzyżu, aby wyjednać przebaczenie grzechu. Pokornie Ciebie błagam za przyczyną świętego Ojca Pio, kapłana i stygmatyka, który wielkodusznie Ci służy. Poświęcił swe życie i cierpiał dla ratowania grzeszników. Udziel mi przebaczenia moich win i łaski, o którą pokornie proszę. Miejcie swą intencję. Dla większej chwały Twojej racz go wsławić chwałą świętości i przyciągnij wszystkich ludzi do swego miłującego serca, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Święty Ojcze Pio, módl się za nami. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.